Andrzejanem i Dżędzią tam, bo Najpierw chciałbym pozdrowić Dziamkona Situ Rinpoche, Vajrada Situ Rinpoche i was wszystkich. I wszystkich tulków, wszystkich zebranych. Wszystkich guru, kempo, duchowych przyjaciół i całą ocean Sangi. Chciałbym pozdrowić was wszystkich. Dzisiaj jest ostatni dzień 38 Kadzimyna, więc chciałbym skorzystać z okazji i chciałbym podziękować serdecznie Dziamkonowi, Vajradarze, Taisitu Kentingowi, Taisitu Rinpoche. Jak wszyscy wiecie, Dziamgon Situ Rinpoche, pierwszy Dziamgon Situ Rinpoche, jest bardzo ważnym lamą dla Tybetu i dla naszej linii. Zwracamy się do niego jako Dziamgon Situpa. Kiedyś odrodził się jako Siddha Mahabala, a potem odradzał się wielokrotnie w Indiach, a potem odrodził się jako Marpa Chekilodro i potem jako Drogon Rechen, który był bardzo ważnym mistrzem w linii Karma Kamdzang. I pośród tych różnych, wielu różnych żywotów bardzo często odradzał się jako wielki mistrz, o wielu takich, bardzo urzeczywistniony mistrz. Kiedy mówimy Tai Situpa, Tai, ten tytuł został nadany Situpie Gosirowi Chekigyaltsenowi. Z wszystkich inkarnacji Situ Rinpoche byli dwaj Chekigyaltsenowie, dwaj Situpowie o takim imieniu. Jednym z nich był uczeń Deshin Shekpy, Karmapy Deshin Shekpy. I wtedy cesarz Yong, przepraszam, nie pierwszego, piątego Karmapy Deshin Shekpy, i cesarz Yongle nadał właśnie uczniowi tej Karmapy ten tytuł Tai Situ. I jakby Karmapa Deshin Shekpa jakby nadał mu faktycznie ten tytuł, zaczął go nazywać. Potem był kolejny Situpa Tashi Paldzior, uczeń szóstego Karmapy Tengwa Dondena. Więc to jakby był drugi syn serca Karmapy. Najpierw był Karmapa, potem Shamarpa, potem pojawił się właśnie Situpa i jest to jedna z nas najstarszych inkarnowanych linii w Tybecie. Situpowie też jakby dbali o klasztor Karmagy, klasztor założony też pierwszego Karmapy. Oni się tam przenieśli, Situpowie się tam przenieśli i dbali o ten klasztor. Potem ósmy Karmapa był panditą, wielkim uczonym. Był jednym z najbardziej wpływowych lamów w Tybecie w tamtym owym czasie. W owym czasie to był okres, kiedy w Karma Kamdzang pojawiło się wiele problemów. Dwunasty Karmapa Dziangdziub Dorje
został zaproszony do Chin przez cesarza Qing, ale po drodze zmarł. Więc tak jakby, więc nagle jakby nauki Karma Kamdzang zostały jakby przerwane. I wówczas Situ Panchen jakby przejął odpowiedzialność za całą linię. I bo w owym czasie założył również klasztor Palpung w Kamie. I stąd od XVII wieku w Karma Kamdzang i dlatego od XVII wieku głównym klasztorem Kamdzang w Kamie był właśnie klasztor Palpung. Tam studiowano astrologię, poezję, medycynę i tak dalej, i wszystkie nauki. I wtedy właśnie nauki Kamdzang dzięki nim przetrwały i upowszechniały się, rozkwitały. Klasztor Palpung stał się bardzo ważnym ośrodkiem Karma Kamdzang. Obecnie Jamgung Dorje Chang Tai Situ, Denyo Drupa, obecny jest mistrzem, jest guru, który posiada wszystkie właściwości, jakie guru powinien posiadać. W Indiach założył klasztor Palpung Serabling, gdzie oczywiście jakby dba również o klasztor Palpung w Tybecie. Rozpoznał bardzo wielu tulków z różnych linii i również wychował wielu tulków pod swoimi skrzydłami. Udziela różnych ślubowań, prati mokszy, ślubowań mnisich. I również w Palpung Serablingu jakby stworzył bardzo dobre warunki do studiowania i do praktyki dla do wielu osób. Dlatego ma jego wpływ, pozytywny wpływ i na naszą linię jest nieprzeceniony, jest bezcenny. Pośród czterech synów serca Karmapy, głównym żyjącym synem serca w tym momencie jest właśnie Jamgon Tai Situ Rinpoche. Również oczywiście emanacja Vajrapaniego Dzialca Rinpoche, jego dharma i jego wpływ jest również olbrzymi. Ale teraz mamy taką okazję, kiedy Guru Vajradhara Dziamką Tai Situ Rinpoche przybył i przewodził temu Kadziu Mynlam i z historycznego punktu widzenia uważam, że to jest bardzo ważne wydarzenie. Nie tylko przybył, ale również udzielił nauk o życzeń modlitwie Maitreyi, udzielił Abhisheki Maitreyi, udzielił ceremonii Czerwonej Korony. Wielu ludzi przybyło na te wszystkie ceremonie, na te wszystkie wydarzenia, by uczestniczyć w tych wydarzeniach. Rinpoche udzielił osobistego błogosławieństwa całemu temu tłumowi ludzi. Poza tym pouczył nas, abyśmy recytowali, powtarzali królową modlitw i wykonywali praktykę Samaya Vajri. Więc dzięki temu mieliśmy tę okazję, aby zebrać się tutaj i wypełnić jego życzenia. Chciałbym przy tej okazji z całego serca podziękować i za całą tą pracę i za to wszystko, co dla nas zrobił tutaj.
Kiedy mówimy o synach serca karmapów, trzeba chyba powtórzyć, powiedzieć jeszcze raz, że 13 karmapa i Situ Cikidziny mieli ucznia Karma Shenpen Gyatso, który napisał życiorys wielkich mistrzów, życiorysy wielkich mistrzów Karma Kamdzang. I Rinpoche powiedział, i on powiedział, że aktywność wszystkich synów serca jest odbiciem aktywności karmapów. Więc Yelawang Karmapa tak samo szanuje wszystkich synów serca, jakby na równi, traktował ich zawsze na równi. To nie jest tylko taka jakaś decyzja polityczna, tylko po prostu dharma synów serca była naprawdę zawsze autentyczna. Przez wszystkie swoje żywoty, przez wszystkie żywoty, karmapowie i synowie serca czasami byli dla siebie uczniami, a czasami byli dla siebie nauczycielami. A ich aktywność była jakby sprawiała, że była taka kontynuacja nurtu nauk Kamdzang, że ta aktywność się praktycznie nie różniła, ona płynęła z jednego nurtu w drugi. Więc istnieje bardzo silna więź pomiędzy karmapami i synami serca. Czasami to oni są, czasami jeden z nich jest guru, czasami jeden z nich jest uczniem. W szczególności w dziełach zebranych jest taki specjalny modlitwa do guru. Więc jakby, przepraszam, nie rozumiem tutaj do końca, ale chyba chodzi o to, że są takie modlitwy chyba do każdego synu serca od karmapy. Więc ja dodałem tą modlitwę 13 karmapy oraz modlitwę do Dziamgona Rinpoche 15 karmapy i włączyłem ją do naszego modlitewnika, w modlitewniku o długie życie karmapy i synów serca. Kolejni karmapowie byli mistrzami Kadziu, jakby utrzymywali dzierżycielami linię Kadziu, podobnie byli nimi synowie serca. Wszyscy oni są jakby takimi klejnotami w naszej linii. Podobnie szamarpowie, situpowie, dziamgon kontrolowie, dziadspowie. To są jakby tacy główni uczniowie, główni dzierżyciele linii. I oczywiście karmapa pouczył tych wszystkich synów serca, aby wypełniali swą własną aktywność, to pokazywało, że miał taką duże zaufanie do nich. Że zawsze mówił i też pouczał zawsze swoich ludzi, swoje otoczenie, aby nigdy nie traktowali ich ze stronniczością, aby traktowali ich z różnym szacunkiem, szczególnie karmapów i ich synów serca. Również jakby sekretarze, atendenci karmapów i synów serca powinni być bardzo blisko, powinni pracować ze sobą bardzo blisko, powinni żyć w przyjaźni, w harmonii, tak jakby stanowili jedną rodzinę, jedną całość.
aby wspierać w ten sposób nauki całej linii Karma Kamdzang. Dlatego tak ważne jest, aby zarówno guru, nauczyciele, jak i całe ich otoczenie żyło w harmonii i współpracowało ze sobą. Dzięki temu, kiedy musimy mieć takie zaufanie, że karmapowie i synowie serca są równi sobie i wierzyć w to i wiedzieć, że jak nie ma jednego, to jest kolejny i linia jakby jest kontynuowana. Ale to się nie stanie, że to się stanie tylko wtedy, kiedy całe otoczenie i sekretarze, i atendenci, i wszyscy kempo, jakby należący do różnych klasztorów będą w to wierzyli i będą tak to traktowali. Mamy teraz 58 różnych klasztorów Kagyu. 95 również tulku, kilka tysięcy bikszu, kilka tysięcy mniszek i mniszek się tu zebrało. Razem ponad 4 tysiące członków sangi. Podczas tego Kagyu Mynlam 4058 członków sangi zebrało się podczas tego Kagyu Mynlam. Poza tym podczas tego Kagyu Mynlam jest jako taka grupa pracująca nad organizacją Kagyu Mynlam. Również różni sprzątacze, kucharze i tak dalej. Bardzo wiele ludzi pracowało nad organizacją Kagyu Mynlam, aby dodatkowo wielu ludzi przybyło z całych Indii, z Nepalu, z całego świata, aby tutaj z nami się modlić. Więc my nie wliczaliśmy, bo to jest ponad 3000 ludzi razem, my nie wliczaliśmy jakby tych osób, jakby licząc jakby te powtórzenia modlitw królowej modlitw albo mantry Samayavaja, nie liczyliśmy tych wszystkich dodatkowych osób, liczyliśmy tylko powtórzenia wykonane przez sangę. Tak czy inaczej uważam, że to Kagyu Mynlam było bardzo dobre na początku, w środku i na końcu. Powinniśmy dedykować zasługę płynącą z tego Mynlamu wszystkim istotom, aby osiągnęły stan Buddy. Aby zakończyły się wszystkie choroby, wszystkie wojny. Aby nauki buddyjskie rozprzestrzeniały się na świecie, a w szczególności, aby Jego Świątobliwość Dalai Lama oraz wszyscy inni wielcy lamowie, którzy utrzymują nauki, żyli długo i aby ich aktywność rozkwitała w całej przestrzeni, aby nauki tak pokadził. Rozprzestrzeniały się, aby jak wielki parasol rozprzestrzeniały się nad całym światem, aby cała sangha żyła w harmonii, w dyscyplinie, angażując się w nauki dharmy, w praktykę dharmy, aby wszyscy nasi rodzice, aby wszystkie czujące istoty w całej przestrzeni, na całym świecie, aby dotarły do nich błogosławieństwa trzech klejnotów i aby szybko dzięki nim osiągnęły stan Buddy. To jest moja dedykacja i życzenia dla Was. Dziękuję bardzo.